Wyspa uczuć. Gdzieś na odległym miejscu, na środku wielkiego oceanu, była wyspa, na której mieszkały wszystkie ludzkie uczucia i wartości, jakie człowiek może nosić w swoim sercu. Była tam miłość, radość, był też smutek, strach, duma i bogactwo. Każde z nich było potrzebne i miało swoje zadanie do spełnienia w tym życiu. Jednak pewnego dnia na całej wyspie ogłoszono wielką ewakuację całej wyspy, gdyż zbliżała się do niej wielka fala, która miała zatopić wszystkich, którzy na niej mieszkają. Uczucia rozpoczęły swoją ewakuację. Każde z nich zaczęło pakować swoje rzeczy na statki, okręty i prywatne jachty. Miłość? Jak to miłość? Ponieważ wszystko, co miała, rozdała, nie miała swojego statku. Zaczęła więc prosić inne uczucia, aby jej pomogli i zabrali ją ze sobą. Ponieważ bogactwo miało największy statek, miłość nieśmiało poprosiła bogactwo. Czy zabierzesz mnie ze sobą? Nie zajmę ci wiele miejsca. Wystarczy mi zaledwie niewielki kąt. Bogactwo, zajęte pakowaniem swoich rzeczy, odrzekło. Nie ma mowy. Mam tu tyle rzeczy, że nie znajdę dla ciebie nawet odrobiny miejsca. Miłość po cichu poszła dalej. Następnie zapytała Dumę. Czy zechcesz mnie zabrać ze sobą? Duma podniosła wysoko głowę i z wysokości swojego statku rzekła. Na swoim pokładzie mam wszystko idealnie poukładane. Panuje na nim ustalony ład i porządek, więc gdybym cię zabrała na swój statek, musiałabym wszystko pozmieniać. Miłość, nieco smutna, poszła dalej szukać pomocy. W pobliżu dostrzegła smutek. Podeszła do niego i poprosiła. Drogi smutku, czy mogę się z tobą zabrać? Lecz smutek, pogrążony w swoim żalu, szorstko odrzekł. Zostaw mnie. Daj mi święty spokój. Chcę zostać sam ze swoim żalem. Odejdź, nie potrzebuję cię. Miłość powoli zaczęła tracić nadzieję na uratowanie swojego życia. Pochylona wędrowała brzegiem wyspy. Nagle w pobliżu przepływała swoim rozbawionym okrętem radość, która pomimo całej sytuacji śpiewała i tańczyła. Miłość zaczęła krzyczeć. Ratunku! Pomocy! Czy może ktoś mi pomóc? Czy znajdzie się ktoś, kto mnie uratuje? Lecz radość była tak bardzo rozbawiona, że nawet nie usłyszała wołania bezradnej miłości. Zmęczona miłość usiadła i myśląc sobie powiedziała. To już koniec. Nie udało mi się znaleźć nikogo, kto by zechciał mi pomóc. Za chwilę wyspa zatonie, a ja zginę wraz z nią. Jednak w pewnym momencie do brzegu podpłynęła bardzo stara i zniszczona łódka, na której był starzec z siwą i długą brodą. Staruszek wyciągnął swoje dłonie, chwycił miłość i razem odpłynęli w głąb oceanu. Kiedy już wszystko, co materialne na tym świecie przeminie, kiedy wszelkie bogactwa nie będą miały już żadnego znaczenia, kiedy miną w naszym życiu wszystkie chwile te radosne i te smutne, to na końcu jedynie czas, jak siwy staruszek, wskaże nam, że najcenniejsza w tym wszystkim jest miłość.